Hej. Przepraszam wszystkich, że tyle to trwało, żeby poskładać ten materiał, ale naprawdę ostatnie kilka lat mojego życia to były takie wzloty i upadki, także nie miałem wtedy na to czasu, a teraz zapraszam Was do oglądania. Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o zabawie i o tym, co zapomnieliśmy, co sprawia nam przyjemność. Postanowiłem coś przygotować dla młodszych. Napełniam akurat baloniki z wodą. Ta metoda, która jest podana z tamtym przyrządem, żeby na wąż to napełniać, z tymi gumeczkami jest więcej zabawy niż to warte. Ja wolę sobie każde napełnić, zakręcić i spoko. No akurat do powtórzenia pewien materiał do nauki, więc nie ma. Jak widzicie, o, niektóre baloniki mają taką dziurkę, więc się nie nadają. Niestety. Widać. Ale większość baloników da się napełnić. Dobra, to ja się tym zajmuję, a się tym zajmę, a zaraz będziecie widzieć, jak dzieciaki się tym bawią. No to dzieciaki będą miały zabawę. Cześć! Topię się w tym! Nie ma, wszyscy razem startują. Ale wszyscy razem startują. Nie, tam. Wszyscy tam startują. Ale już chciałem gadać, youtuber oszukał widzów. No. Tam startujemy. Ale tam startujemy. A co już zabrał? A co? Nie ile? Po jeden? Daleko, ale nie bierzcie po kilkanaście, niech dla reszty też będzie. Dobra. I kogo rzucamy? Ale to nie tutaj. Nie tutaj. Nie na skate. Nieźle jesteś zjelany. Ale nie na skate. Ale nie jesteś zjelany. Ej, mogę balona. No możesz. Ja mogę dwa nawet. No możesz. Skąd ty to masz? No przecież specjalnie zrobiłem dla was. To bierz się. Oskar, teraz będzie suche, rozumiesz? Jest 15 litrów wody. Częstujcie się. Jak to się robisz? Już niestety. Niestety.
No to pomóżcie nam z tym razem. Nie polecam! Wszystko mokre! A specjalnie balony były tak napompowane, żeby nie pękały. Ale... Chciałam, że tu masz wody. Masz tu wodę jeszcze? Nie, niestety. Debile!